Na dzisiejszą sesję przybyło 13 radnych, w związku z powyższym stwierdzam kworum i otwieram 11 sesję Rady Miejskiej. Wszystkich Państwa informuję, że sesja jest nagrywana. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Pana Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Pana Roberta Jakubowskiego. Witam serdecznie Pana Zastępcę Burmistrza Łukasza Napieralskiego. Witam Panią Sekretarz Miasta, Panią Krystynę Fudałę. Witam Panią Skarbnik Miasta, Panią Annę Musiak. Witam Pana Marka Pilca, Radcę Prawnego naszego Urzędu. Witam Pana Sebastiana Kwiatkowskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki. Witam Panią Kierownik Biura Rady Miejskiej, Panią Beatę Pietrasik. Witam naszą Panią Rzecznik Prasową Marlenę Kamińską. Witam przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki, Panią Aretę Manios, Jarosława Graszka i Michała Szcześniaka. Jeśli przekręciłam jakieś nazwisko, przepraszam. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią Inspektor Biura Rady Miejskiej, Panią Karolinę Szarkowską oraz Pana Inspektora Referatu Strategii i Promocji Miasta, Pana Pawła Furtaka. No i oczywiście serdecznie witam media i wszystkich bardzo serdecznie radnych, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Według listy obecności i naszego porządku na sekretarza dzisiejszej sesji rady powołuję Pana Jacka Jakubowskiego. W następnym punkcie mamy przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi jakąś zmianę? Bardzo proszę, Pan Radny Rewański. Tak, ja bym prosił o to, aby w punkcie 6 była właśnie prezentacja przedsiębiorstwa na temat EBOK-a, żeby tutaj Państwa już nie blokować i wtedy będziemy już dalej procedować porządek. Bardzo proszę. Dziękuję. W związku z powyższym proszę tutaj Panią Karolinkę i Państwa proszę o chwilę cierpliwości, żeby Pani mogła do systemu wprowadzić. A już jest. Już jest zmiana. W związku z powyższym musimy przegłosować, ponieważ nastąpiła zmiana w porządku obrad. Kto jest za przyjęciem zmiany porządku obrad? Trzynaście głosów za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy zmianę w porządku obrad. Mieliście Państwo również w materiałach udostępniony protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, z 10 sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu z 10 sesji Rady Miejskiej? Trzynaście głosów za przyjęciem protokołu. Jednogłośnie przyjęliśmy protokół z 10 sesji Rady Miejskiej. W kolejnym punkcie mamy sprawozdanie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Proszę pana Roberta Jakubowskiego o przybliżenie nam sprawozdania z działalności między sesjami. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, 31 sierpnia bieżącego roku przypadała 189. rocznica nadania praw miejskich. Dla podkreślenia naszej pamięci o tym jubileuszu, miejska delegacja, w której uczestniczyłem wraz z zastępcą moim panem Łukaszem Napieralskim, przewodniczącą Rady Miejskiej panią Jadwigą Czekajewską i pełniącym obowiązki komendanta Straży Miejskiej panem Mirosławem Załugą, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tym spotkaniu. Również 31 sierpnia na terenie naszego miasta, w ośrodku nad Stawami, odbył się festiwal Maniek Mydlanych i Święto Kolorów, które zgromadziło liczne grono młodych mieszkańców naszego miasta. 1 września, drodzy Państwo, upamiętniliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty i uczestnicząc w nabożeństwie. Delegacja oddała hołd zamordowanym i poległym w obronie naszej ojczyzny. I tu również chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej Jadwidze Czekajewskiej, a także radnym pani Elżbiecie Jabłońskiej i panu Radosławowi Radwańskiemu, a także mojemu zastępcy panu Łukaszowi Napieralskiemu za uczestnictwo w tej uroczystości. 1 czerwca uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Września, jasne. Ponad 1400 uczniów i prawie 320 przedszkolaków rozpoczęło nowy rok szkolny w konstantynowskich szkołach i przedszkolach. Miałem przyjemność uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 5, a także w innych
jakby placówkach uczestniczył mój zastępca i pani sekretarz Krystyna Pudała. Proszę Państwa, w miesiącu wrześniu 6 młodych sportowców, a także trenerzy otrzymali nagrody burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W dniach 4-6 września miałem przyjemność uczestniczyć w forum ekonomicznym w Krynicy, w trakcie którego wziąłem udział w wielu panelach dotyczących m.in. takich zagadnień jak inteligentne miasta, wyzwania, które stoją obecnie przed finansowaniem realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, a także wielu innych ciekawych tematów, które wiążą się bezpośrednio z działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 7 września wziąłem również udział w akcji Narodowego Czytania. Podczas tego wydarzenia, przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie, czytaliśmy polskie nowele. 14 września organizowaliśmy Święto Miasta, które zgromadziło liczne grono mieszkańców naszego miasta. Oczywiście ważnym momentem w trakcie obchodów tego święta było wręczenie tytułu Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego, realizując uchwałę Rady Miejskiej, w wyniku której pani Beata i Krzysztof Wielkopolanowie, właściciele Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, otrzymali ten zaszczytny tytuł. Proszę Państwa, 16 września do jednostki OSP Niesięcin dotarł już nowy samochód. Zgodnie ze strażacką tradycją wraz z panem Łukaszem Napieralskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym ważnym i bardzo miłym dla nas wydarzeniu. 17 września, w 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, dla upamiętnienia wydarzeń z 1939 roku, oddając hołd ofiarom II wojny światowej, złożyliśmy delegacją kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, którzy zostali zamordowani, a także którzy byli więzieni w niemieckich oraz sowieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. 22 września odbyły się konstantynowskie dożynki. Tutaj uroczyście podziękowaliśmy za tegoroczne zbiory. Oczywiście tradycyjną oprawę tej uroczystości przygotował Zespół Ludowy Niesięcin, strażnik najlepszych tradycji polskiej kultury, i z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować paniom Zespołu Ludowego Niesięcin za to, że kontynuują tę jakże piękną polską tradycję. Dziękuję. Proszę Państwa, jak już Państwo byliście wcześniej informowani, dostaliśmy już oficjalną informację o tym, że dwa z naszych wniosków złożone do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie inwestycji drogowych, to jest przebudowę ulicy Piłsudskiego i Słowackiego, a także przebudowę ulicy Sienkiewicza, zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie. W chwili obecnej jesteśmy już po aktualizacji harmonogramu wniosków, które złożyliśmy, i czekamy na podpisanie umowy. W okresie międzysesjami, drodzy Państwo, wydałem 22 zarządzenia. Chciałbym również Państwa poinformować, że według informacji, które otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pawianicach, w sierpniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Konstantynowie Łódzkim wynosiła 544 osoby, w tym 264 kobiety. Stopa bezrobocia w powiecie pawianickim wynosiła niespełna 6,5% i właściwie niewiele ona odbiega od stopy ogólnokrajowej, która w chwili obecnej wynosi niewiele ponad 5%, czyli sytuację ekonomiczną na terenie powiatu pawianickiego, jeśli chodzi o zatrudnienie, można by powiedzieć, mamy bardzo dobrą. Proszę Państwa, w okresie od ostatniej sesji przeprowadziliśmy szereg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. I tak, jeśli chodzi o postępowania zakończone, to zakończyliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji podczyszczania wody stawu w ramach realizacji operacji pod tytułem Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym. Jest to etap pierwszy. Tutaj to zamówienie wygrała firma Superfiltr na kwotę 178 tysięcy złotych brutto. 11 września podpisaliśmy również umowę z wykonawcą budowy obiektów małej architektury przy Placu Wolności 60 w ramach zadania budowa terenowych urządzeń sportowych. Tutaj najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Concrete Łódź spółka z o.o. na kwotę 141 450 zł brutto. Postępowania w toku to przede wszystkim zadanie pod nazwą przebudowa chodnika ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Spółdzielczą a ulicą Warzywniczą w Konstantynowie Łódzkim. 19 września nastąpiło otwarcie ofert.
Kwota, którą mieliśmy przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, to 179 512 zł i 50 groszy. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca, to jest firma Filwood Filip Koczynasz, na kwotę 127 351 zł i 86 groszy. Obecnie trwa etap badania i oceny oferty. Jeśli spełni ona wymogi formalne, to w odpowiednim terminie zawrzemy umowę o dofinansowaniu. Jeżeli chodzi o inwestycje z zakresu i ochrony środowiska, to zgodnie z obowiązującym w Urzędzie regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowaliśmy i rozszerzyliśmy następujące zapytania ofertowe. Po pierwsze, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Sucharskiego na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Narutowicza. Po drugie, opracowaliśmy również dokumentację projektową dla zadania przebudowa ulicy Górnej na odcinku pomiędzy ulicy Moniuszki do istniejącego asfaltu. Ponadto przygotowaliśmy i rozstrzygnęliśmy zapytania ofertowe dotyczące organizacji ruchu drogowego w Konstantynowie Łódzkim według poniższych części, to jest po pierwsze malowanie przejść dla pieszych według określonych lokalizacji. Zrealizowaliśmy również zakup znaków drogowych i wykonania tablic z nazwami ulic. Wdrożyliśmy także docelowo organizację ruchu, w zakres których wchodził zakup oraz montaż znaków drogowych i progów zwalniających, a także malowanie przejść dla pieszych, m.in. na ulicach Plac Wolności, Żeromskiego, Innowacyjnej, Moniuszki, Berdzice, Daszyńskiego oraz ulicy 8 Marca. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy także progi zwalniające, które zlokalizowane są na ulicach 8 Marca, Kombatantów, Mickiewicza, Sadowa, a także ulica Żeromskiego. Przekazaliśmy również prac budowy pod budowę stawowej zastawki spustowo-przelewowej na zbiorniku wodnym, a także nadzorujemy pracę na ulicy Słowackiego i na ulicy Łódzkiej. Proszę Państwa, 20 września zamontowany został nowy plac zabaw w ośrodku nad stawem, w skład którego wchodzą zestaw ze zjeżdżalnią, podwójna huśtawka, ujazd sprężynowy, karuzela, fotel i ławka. Chciałbym powiedzieć, że kwota to było 29 639 zł i 31 groszy i ona została finansowana w ramach realizowanych przez lokalną grupę działania Prym projektu współpracy Ogródki Gier Rozwojowych. Współfinansowane zadanie ze środków Unii Europejskiej w ramach jednego z poddziałań objętego programem rozwoju obszarów wiejskich. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych na placu Kubala w ramach programu priorytetowego utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi wchodzą już w finalną, jakby finalny etap. Obecnie próbujemy wyłonić już wykonawcę dokumentacji projektowej, tak abyśmy mogli w miesiącu październiku ten wniosek o dofinansowanie złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tak jak już wcześniej Państwa informowałem, w odpowiedzi na kolejny konkurs ogłoszony w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych opracowaliśmy i złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie dużych projektów, to jest przebudowę ulicy Słodowej i Nasiennej do ulicy Miodowej w Konstantynowie Łódzkim, a także przebudowę ulicy Henryka Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy państwo pracownicy przedsiębiorstwa już są gotowi? Tak. To zapraszam teraz o przedstawienie nam swojej propozycji i oddaję głos pracownikom przedsiębiorstwa. Dzień dobry Państwu. Zajmuję się przedsiębiorstwem komunalnym obsługą klienta i chciałabym Państwu w tej krótkiej prezentacji przedstawić korzyści i możliwości, jakie daje nowo otwarta platforma internetowa, w której klienci będą mogli załatwić większość spraw przez internet bez wychodzenia z domu. Na pierwszym slajdzie widzimy tradycyjne godziny otwarcia stacjonarnego biura obsługi klienta. Oczywiście biuro działa tak jak zawsze do tej pory. Natomiast przez tą internetową platformę obsługi klienta będziecie Państwo mogli załatwić większość spraw o każdej porze dnia i o każdej porze nocy i również w każdy dzień tygodnia bez wychodzenia z domu. To
samo dotyczy się oczywiście telefonów. Telefony oczywiście działają i służymy swoją pomocą oczywiście w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa. Natomiast poza godzinami przedsiębiorstwa i oczywiście bez konieczności dzwonienia i czekania na jakieś tam przełączenia do odpowiednich wydziałów, można również bezpiecznie i szybko przez e-book zgłosić notujący nasz problem. Czym jest e-book? Jak widać, jest to internetowa platforma zapewniająca komunikację z naszym przedsiębiorstwem. W elektronicznym biurze obsługi klienta dostępne są dwa rodzaje stref. Strefa publiczna dostępna jest dla każdego mieszkańca, niezależnie czy jest naszym odbiorcą, czy nie. W tej strefie można pobrać sobie różne druki, różne formularze druków, na przykład wniosek o zawarcie umowy, ewentualnie wniosek o wydanie warunków technicznych i tego typu rzeczy. Można również przez odpowiedni formularz zgłosić też jakąś awarię czy jakieś zapytanie do przedsiębiorstwa. Na tej platformie będą się również pokazywały ogłoszenia dotyczące bieżących spraw przedsiębiorstwa. Oczywiście dużo ciekawsza jest ta strefa spersonalizowana, strefa klienta, do której konieczne jest wymagane zalogowanie się klientów. I w tej strefie, po zalogowaniu, każdy klient będzie mógł obejrzeć swoją historię finansową, podejrzeć wszystkie swoje faktury, podejrzeć wszystkie wpłaty, jakie dokonał, ewentualnie faktury nieopłacone. Będzie można również obejrzeć swoje zużycia wody, dokonać jakichś porównań. W prosty sposób można podać stan wodomierza, można zgłosić awarię do przedsiębiorstwa. Można również będzie dokonać płatności przez internet. Platforma internetowa dostępna jest na każdym tablecie, na każdym urządzeniu mobilnym, na laptopie, oczywiście pod warunkiem, że jest dostęp do internetu. Działa również system powiadomień SMS-ów. Konieczna tu będzie Państwa zgoda i w tym momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę na informacje internetowe lub SMS-y, będziemy Państwu przesyłać informacje na przykład o planowanych przerwach w dostawie wody. Pojawią się również informacje o zaistniałych awariach i szacowanym czasie ich usunięcia. Będzie również możliwy do podejrzenia system zarządzania infrastrukturą wodną, który udostępnia użytkownikom mapy zawierające informacje o sieci wodno-kanalizacyjnej. Będzie to na bieżąco aktualizowane, będzie można tam zobaczyć, gdzie są planowane jakieś remonty, modernizacje albo gdzie aktualnie występuje awaria. Także zachęcamy bardzo Państwa wszystkich do podłączenia się, do zalogowania się w tym elektronicznym biurze obsługi klienta. I teraz pokażę, jak należy to zrobić. Aby zalogować się do e-book, wchodzimy na stronę www.pkgkl.pl lub www.ebook.pkgkl.pl. W prosty sposób to właśnie na naszą stronę wystarczy wejść, pokazać, że się tam tylko okno do zalogowania z napisem e-book, wystarczy kliknąć i wyskakuje takie coś. Za pierwszym razem trzeba wykonać rejestrację. Aby zweryfikować Państwa dane, konieczne będzie podanie danych z faktury. No i tutaj niestety warunkiem koniecznym, żeby zalogować się do naszego e-book, jest posiadanie zawartej umowy z przedsiębiorstwem na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków. Konieczne jest również posiadanie przynajmniej jednej faktury z ostatnich 3 lat. No i aby zweryfikować Państwa dane i żeby nikt niepowołany się nie próbował zalogować na Państwa konta, przy pierwszym logowaniu pytamy o dane z faktury. U góry trzeba będzie wpisać ID odbiorcy, który jest widoczny na każdej fakturze po prawej stronie. Pytamy również o numer faktury widoczny na samej górze faktury. I trzeba wpisać również kwotę brutto faktury, która jest pogrubiona też na każdym druku. Następnie wpisujemy e-mail, wymyślamy sobie hasło, login
I tyle. A jeszcze wtedy przyjdzie na pocztę mailową link aktywacyjny, trzeba go kliknąć i wtedy będzie działało. Gdyby były jakieś problemy, czy coś tam nie poszło, to my oczywiście służymy pomocą w naszym biurze obsługi klienta. Zachęcamy bardzo, żeby się logować. Ewentualnie można to zrobić również u nas. Chętnie pomożemy. Tak wygląda okno do logowania kolejnego. Wtedy wystarczy podać login i hasło. I pierwsze, co będziemy widzieć, to swoje dane. Można tutaj zweryfikować wszystkie swoje dane. Po prawej stronie będą widoczne wszystkie punkty poboru. Po rozwinięciu listy pokaże się lista wszystkich wodomierzy, jakie odbiorca posiada. Można tu oczywiście sprawdzić stan konta. Można w wygodny sposób podać odczyt. Wystarczy wpisać tylko odpowiednią wartość. Wyślij i wiadomość trafi do nas. Tutaj widzimy dokładną listę wszystkich faktur z datą wystawienia, z kwotą, ze statusem płatności. W przypadku, kiedy faktura będzie niezapłacona, pokażemy na czerwono, że jest niezapłacona i ile dni po terminie już minęło. Możemy również sprawdzić sobie wszystkie swoje wpłaty, kiedy były dokonywane i w jakiej kwocie na konto przedsiębiorstwa. Możemy również zobaczyć wszystkie swoje odczyty i zużycia wody w konkretnych ujęciach czasu. Na dole mamy takie przyciski zużycie roczne i zużycie miesięczne, które pozwoli nam porównywać nasze zużycia. Na przykład tutaj mamy zużycie miesięczne w poszczególnych miesiącach. Tu mamy zużycie roczne. Od razu widać, czy udało nam się zaoszczędzić trochę wody, czy wręcz przeciwnie. Możemy również dokonywać płatności poprzez to elektroniczne biuro obsługi klienta. Tu akurat widać, że klient nie ma nic do płacenia. Gdyby miał, to pokazałaby się lista płatności. Wystarczy kliknąć zapłać kwotę i program przerzuca nas do szybkich płatności. Kolejne konto, właśnie do zakładka, do której bardzo zachęcam, żeby Państwo wyrażali zgodę na wysyłanie wiadomości mailem lub SMS-em. No to jest konieczne, żeby dostawać wtedy powiadomienia o ewentualnych przerwach w dostawie wody. Oddzielną zgodę trzeba wyrazić na wystawianie faktury. Bardzo też zachęcamy do tego, oczywiście ze względów ekologicznych. Ale także dlatego, że faktura przychodzi bardzo szybko z reguły w czasie doby od podania stanu wodomierza. Wiadomo, pocztą to może trwać tydzień, dwa albo i więcej. Dziękujemy za uwagę i bardzo chętnie, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do logowania, do rozpowszechnienia tej wiedzy między mieszkańcami, między swoimi bliskimi, bo jest to naprawdę oszczędność czasu, oszczędność papieru, no i coś nowoczesnego w naszym przedsiębiorstwie. Dziękuję Pani bardzo. Chciałam jeszcze tylko zapytać, ponieważ tutaj wszyscy dostaliśmy takie ulotki od Państwa, czy jest szansa na jakąś ilość ulotek, żeby dotarły do mieszkańców? Czy Państwo nie przewidzieliście w ogóle takiej sytuacji? Tak, my oczywiście mieszkańcom też rozdajemy w każdej możliwej sytuacji na tych imprezach miejskich, dodajemy do korespondencji, są u nas oczywiście też dostępne. No jeżeli jest możliwość, to chętnie dostarczymy też do urzędu, żeby tu... Dobrze, też dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Sławomir Płynarczyk chciał zadać. Bardzo fajnie, że taka platforma powstała, bo zarówno opłaty za też już tak funkcjonują. Miałem tylko pytanie takie techniczne, znaczy wątek. Pierwsze, jeżeli chodzi o odczyt licznika, to co miesiąc podajemy, to jest na zasadzie zaufania do klienta, potem to jest zweryfikowane, tak? Znaczy to zależy od Państwa. Odczyt licznika następuje nie rzadziej niż co 3 miesiące, także jeżeli przez 3 miesiące nikt nie poda, no to inkasent sam przyjdzie i tak spisać ten wodomierz. No oczywiście, jak Państwo chcą częściej, ewentualnie właśnie jak inkaset nie zostanie nikogo w domu, to wtedy proponujemy taką opcję. I mam jeszcze pytanie, korzystając z możliwości takiej, że jest Pan Sebastian, czy można zadać pytanie? Jeśli dotyczy tematu, który Państwo przedstawili. Znaczy, temat jest taki, że chciałem się zapytać,
mając na uwadze to, że zabudowa w naszym mieście jest różna, czy właśnie na zakład komunalny dysponuje jakąś analizą, ewentualnie systemem jakiegoś raportowania, jakie jest zużycie wody, na jakim zagęszczeniu terenu i jak to się ma do podejmowanych decyzji odnośnie inwestycji w kanalizację. To jest związane konkretnie z tym, czym ja jestem zainteresowany, czyli ulicą Litomirską. Bo tam jest duże dosyć zagęszczenie domów wzdłuż tej ulicy i jak to się ma właśnie do innych. I jak wygląda właśnie sprawa w tym temacie? Przepraszam bardzo, panie radny, ale to nie jest tematem nawet zmienionego porządku obrad. Ale zadałem pytanie, czy było w temacie, czy nie, to tylko rozmawiam. No, tylko tutaj no, nie chciałabym przedłużać, tak? Ponieważ trzymamy się ściśle w porządku obrad, więc może pan prezes po prostu zaproponuje jakąś furtkę spotkania, żebyście panowie mogli porozmawiać, tak? To spojrzenie nie wiem, co zapraszam serdecznie i bardzo chętnie udzielę informacji, jak otrzymam. Dziękuję bardzo. Na przykład mailowo. Wiem, co znaczy to spojrzenie już. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Przybyli na dzisiejsze obrady dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszego miasta. Witam serdecznie panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, panią Rafałę Marszałek. Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, panią Grażynę Gortat. Witam panią dyrektor Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi, panią Aldonę Janczak. I witam pana dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, pana Artura Śmiechuckiego, którzy będą z nami uczestniczyć w naszych obradach. Witam serdecznie. Przechodzimy do punktu 7 i poproszę panią... Tak, dziękujemy państwu bardzo. No już przejmujemy pałeczkę na dalsze punkty. Proszę panią skarbnik miasta, panią Annę Łosiak o przedstawienie nam informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynopolskiej za pierwsze półrocze 2019 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Poproszę panią skarbnik. Proszę państwa, zgodnie z przepisami 31 sierpnia sporządzona została analiza, sprawozdanie za wykonanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2019 i zgodnie z ustawowym terminem przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do państwa. Więc było dosyć dużo czasu, żebyście państwo spokojnie mogli się zapoznać z tym materiałem. Jest on dosyć obszerny, łącznie z tabelami, z wykonaniem pokazanym cyfrowo i rzeczowo i opisówką do tych tabel wykonania za pierwsze półrocze. Ja się skoncentruję w tej chwili tylko na takich największych, najistotniejszych wielkościach. Dochody miasta Konstantynopolskiej za pierwsze półrocze wykonane zostały w kwocie 39 896 013 zł. To stanowiło 50,77% przyjętego planu dochodów na rok 2019. Dochody bieżące wykonano w wielkości 51% i 43%, a dochody majątkowe 37,65%. Wydatki ogółem budżetu wykonano w kwocie 35 921 795 zł, co stanowiło 44,30%. Wydatki bieżące wykonano 46,54%, wydatki majątkowe 21,12%. Proszę państwa, jak widać z tego układu procentowego, została zachowana zasada z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że wydatki nie mogą być bieżące, co prawda mówi o wydatkach bieżących, w tym wypadku mamy również wydatki majątkowe, nie mogą przewyższać strony dochodowej i w ten sposób budżet za mniej więcej za pół roku wygenerował nadwyżkę operacyjną około niecałe 4 miliony, ponad 3 miliony, dokładnie 3,994 tysiące.
W trakcie tego roku, znaczy tego półrocza, nastąpiła konieczność wprowadzenia do budżetu przychodów roku wygenerowanych z roku 2018. Wprowadzona została kwota 1 610 000 złotych. Ta kwota została rozdysponowana. 1 464 906 złotych poszło na deficyt majątkowy, a 145 000 uruchomiono na zwiększenie wydatków, które wystąpiły nieplanowane. Zwiększono wydatki na energię za oświetlenie miasta. Tym samym deficyt wzrósł nam z kwoty 899 000 do kwoty 2 509 000. Tak jak zaznaczyłam, jest to deficyt zgodny z ustawowymi zaleceniami ustawy o finansach publicznych. Natomiast, proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa w roku 2000, w tym półroczu, została modyfikowana 4-krotnie. Dokładny opis jest od strony 107 na materiale, które Państwo mają w sprawozdaniach. Wynika, potwierdza to, że dochody i wydatki musimy modyfikować każdorazowo w WPF-ie, jeżeli naruszamy wielkości takie jak deficyt, przychody, rozrachunki. W tym momencie to nastąpiło. Zwiększając, wprowadzając do budżetu kwotę przychodów w wysokości, tak jak podałam wcześniej, 1 610 000, musieliśmy modyfikować WPF, gdyż również zmieniał się deficyt, wielkość deficytu. Wielkości podane na stronie 107 dochodów i wydatków majątkowych, bo to już wieloletnia prognoza finansowa dotyczy większej części załącznika numer 2 przedsięwzięć i wydatków majątkowych, modyfikowana była, jak już powiedziałam, 4-krotnie. I poszczególne zadania, które w WPF-ie, wieloletniej prognozie finansowej, przyjęło miasto Konstantynów do realizacji, czyli załącznik numer 2 do WPF-u, realizacji przedsięwzięć na rok 2019, zrealizowane wielkości podane na stronie 108, są to wielkości, zaznaczam, finansowe wykonania tych zadań, co nie znaczy, że nie zostały wykonane założenia czy parametry techniczne tych inwestycji. Każda inwestycje mają to do siebie, że prawidłowe rozliczenie i wystawianie faktur, które są kompatybilne z całokształtem przyjęcia inwestycji, następują najczęściej w czwartym kwartale każdego roku. Stąd wykonanie poszczególnych pozycji inwestycji, na przykład przebudowa ulicy Słowackiego, to jest najlepszy przykład, i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, która po planie ma w wieloletniej prognozie 1 440 000, a wykonanie jest tylko 5 658 zł, to jest niecałe 40%, nie oznacza, że ulica nie jest robiona, a oznacza tylko tyle, że rozliczenie tej inwestycji będzie w terminie późniejszym. Ja, z mojej strony, to są według mnie najistotniejsze uwagi, które chciałabym przekazać do sprawozdania za pierwsze półrocze. Dziękuję bardzo. W punkcie 8 mamy podjęcie uchwały. A przepraszam, proszę Pani Gabriela Szczepaniak. Szanowni Państwo, chciałam zapytać i wrócić do Komisji Infrastruktury, która miała miejsce wczoraj, na której niestety nie byli obecni też wszyscy radni, bo nie są członkami tej komisji. To właściwie podstaw, na jakich to się wpisuje, na jakich wpisywane są kwoty do budżetu. Na Komisji Budżetu i Finansów. Tutaj wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, że kwoty dotyczące realizacji sprzedaży majątku gminy nie wyszły nam, że tak tylko powiem, tak jakbyśmy się spodziewali, ale również podjęliśmy temat, na jakiej podstawie było to wpisywane, na jakiej podstawie jest to wpisywane do budżetu, tak? Czy mogłabym zapytać Pana Burmistrza Roberta Kubowskiego, na jakiej podstawie
podstawie wpisywane są te wydatki. Czy to jest tak po prostu, że pracownik sobie to wylicza, czy to jest według potrzeb, czy to jest na podstawie jakiejś analizy, operatów, szacunkowych, jak to wygląda i mając jakby grunt we wcześniejsze dokumenty, czy możecie Państwo odnieść do tego, czy wcześniej też miało to w taki sposób miejsce, czy żeście Państwo coś zmienili. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Burmistrz. Proszę Państwa, generalnie jeśli chodzi o obowiązujący stan prawny, to tutaj trzeba wskazać, że z artykułu 42 i następnych ustawy o finansach publicznych wynikają pewne ogólne zasady konstruowania budżetu i między innymi jedna z nich, zasada rzetelności i realności budżetu, mówi nam o tym, że wszelkie programowanie wszelkich operacji budżetowych, a więc również planowanie dochodów w budżecie, tak, ma mieć realny wyciek. Odnosząc to bezpośrednio do problemu, który pojawił się z realizacją dochodu ze sprzedaży majątku, z zasad wynika, że ten planowany do sprzedaży majątek powinien być poprzedzony chociażby przygotowaniem odpowiednich operatów szacunkowych, tak aby ustalić realną wartość tych nieruchomości. Oczywiście w wielu wypadkach powinien też być przeprowadzona procedura wykazu, obwieszczenia wykazu nieruchomości, które gmina w danym roku budżetowym zamierza zbyć, bo to są przepisy z kolei wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. I muszę Państwu powiedzieć, że niestety dotychczasowa praktyka sprzeciwiała się realizacji tych zasad. To znaczy mi jest trudno powiedzieć, jaka była metodologia ustalania dochodów ze sprzedaży majątku w poprzednich latach. Na pewno w niewielu przypadkach była ona poprzedzona wykonaniem operatów, natomiast w większości była to metodologia, której ja po prostu nie potrafię Państwu dzisiaj powiedzieć. Ktoś przyjmował założenie, że sprzeda 30 działek, kwota z jednej działki to będzie 100-150 tysięcy i na tej podstawie szacowano po stronie dochodowej dochód do budżetu. No na pewno my takiej praktyki nie stosujemy i od momentu, kiedy jakby podejmujemy działania związane ze sprzedażą majątku, to już przestrzegamy reguł wynikających właśnie zarówno z ustawy o finansach publicznych, jak i z zasad ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na pewno do przyszłorocznego budżetu, jak będziemy już tworzyli założenia, w tej chwili jesteśmy już na etapie opracowania operatów szacunkowych dla tych nieruchomości, które do zbycia w przyszłym roku chcielibyśmy je przeznaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Sławomir Młynarczyk. Tutaj pytanie takie kontrolujące tego, co koleżanka Gabrysia powiedziała. Chodzi mi o to, bo ja się z tym nie spotkałem, a temat nieruchomości jest mi bliski. Czy gmina przewiduje, ale nie wiem jak to wyglądało, czy gmina przewiduje przetarg, ewentualnie zatrudnienie kogoś, kto zarządzałby sprzedażą tych nieruchomości. Chodzi mi o to, że są działki, ja sam niekiedy oglądałem niektóre, ale nie można ich znaleźć na przykład na serwisach ogólno z takich dostępnych, takich jak Ododo, OLX czy coś takiego. Czy jest przewidziane zatrudnienie, ewentualnie przetarg właśnie na pośrednika, kto się profesjonalnie tym zajmie, bo to, że to nieładnie mówiąc wisi na VIP-ie, no to ciężko jest jakby o dostęp do jakby szerszej grupy klientów i myślę, że wtedy byłaby możliwość, aby no sprzedaż za jakąś taką rozsądną cenę, jak jest to domen na podstawie operatu, no byłaby bardziej prawdopodobna. Uniknęli się w sytuacji, że coś jest na sprzedaż, a to się nie sprzedaje. Proszę, kto z Państwa udzieli odpowiedzi? Proszę Pan Burmistrz. Proszę Państwa, oczywiście jakby zgodzę się z tym, że taki wykaz nieruchomości powinien istnieć i powinien być publicznie dostępny, natomiast problem nie polega na tym, żebyśmy wyłonili jakiś podmiot czy też osobę, która by się takimi tematami zajmowała, bo mamy odpowiedni referat, który jest za to odpowiedzialny. Problem natomiast polega na tym, że przez wiele lat rażąco naruszano prawo w tym urzędzie, ponieważ musicie Państwo wiedzieć, że o ile ustawa o gospodarce nieruchomościami obowiązuje od 1997 roku i pomimo tego, że wiele jej zapisów na przestrzeni lat ulegało zmianom, to jeden z tych zapisów do dnia dzisiejszego pozostał niezmienny i ten przepis mówi, że gmina ma obowiązek prowadzenia tak zwanej ewidencji nieruchomości gminnych. Proszę sobie wyobrazić, że do dziś, pomimo tego, że od 1997 roku minęło już wiele lat, taka ewidencja w tym urzędzie nie istnieje. Co więcej, ta problematyka była badana przez Regionalną Izbę Obrachunkową podczas kontroli w 2015 bodajże roku. I wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa w protokole z kontroli wykazała wprost, że jest to rażące naruszenie prawa,
i zobowiązała poprzedniego burmistrza do zwiększenia nadzoru nad referatem gospodarki nieruchomościami i założenia tejże nieruchomości gminnych. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego ta ewidencja nie powstała. Jak Państwo wiecie, przez 3 miesiące, czyli od maja do czerwca, od kwietnia, przepraszam, do czerwca tego roku mieliśmy kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która również badała ten wątek i która również wskazała, że jest to rażące naruszenie prawa. Ja nie potrafię Państwu odpowiedzieć, dlaczego przez tyle lat nikt nie monitorował tego, że obowiązek ustawowy nie jest tutaj realizowany. Natomiast zapewniam Państwa, że my już rozpoczęliśmy działania, które mają na celu stworzenie takiej ewidencji. Natomiast jest to przedsięwzięcie bardzo trudne, czasochłonne, ponieważ tu już nawet nie chodzi o kwestię tego, czy my wiemy, które działki ewentualnie są gminne i które moglibyśmy w takiej nieruchomości ująć. Problem polega na tym, że jest wiele działek, które do dziś mają nieuregulowany stan prawny i tak, aby można było je wykazać później w ewidencji, no to oczywiście najpierw musimy je poprzedzić procesem regulacji stanów prawnych. Pracujemy nad tym. Jest to absolutnie działalność przypisana podstawowej działalności gminy. Zajmuje się tym referat gospodarki przestrzennej i nieruchomości. Także odpowiadając panu radnemu, nie widzimy takiej potrzeby, żeby zlecać te zadania zewnętrznemu podmiotowi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie w tym temacie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki. I poproszę o przedstawienie, przybliżenie nam tejże uchwały panią skarbnik, panią Anię Osiak. Proszę Państwa, tą uchwałą proponujemy dokonać zmian po stronie dochodów i wydatków oraz przegrupować środki między samymi wydatkami, zadaniami wydatka. Proszę Państwa, dochody i wydatki budżetu zwiększamy go o kwotę 282 905 zł 40 groszy. Te zwiększenia po stronie dochodów i wydatków wynikają z, po pierwsze, przyjmujemy kwotę 6 080 40 groszy, to jest refundacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to są zwrot środków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta Konstantynów. Po drugie, dokonujemy prowadzenia dla OSP umowy na sprzęt przeciwpożarowy na kwotę 17 110, to jest sprzęt OSP w Konstantynowie Łódzkim. Następnie przyjmujemy do budżetu dwa zwiększenia subwencji oświatowej. Jedno na kwotę 199 658 tysięcy, to jest przeznaczone na regulację płac dla nauczycieli, a druga kwota 39 275 zł, jest to kwota subwencji za pomoce dydaktyczne niezbędne w programie szkoleniowym przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2. Dokonujemy również przesunięcia środków po stronie dochodów i wydatków dla przedszkola nr 3 w kwocie 14 062 zł. Jest to zatrudnienie pracownika zdrowia, czyli refundacja zatrudnienia pracownika w ramach dochodów publicznych. I ostatnia grupa dochód wydatek dotyczy pomocy społecznej, konkretnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to kwota 6 720 zł. Jest to przyjęcie środków ze zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Proszę Państwa, natomiast w samej grupie wydatków między wydatkami rozdziału przesuwamy kwotę 7 tysięcy z urzędu, z informatyki, bo jest oszczędność na umowach zleceń, do urzędu na wydatki bieżące. Następnie OSP Konstantynów Łódzki. Jak Państwo pamiętacie, dla niego były przyszykowane pieniądze, dotacja do projektu termomodernizacji OSP. Natomiast z przyczyn
no, niezależnie, nie otrzymało SP kwalifikacji zwrotu z środków za termomodernizację. Zostało na tym zadaniu 12 tysięcy. Te 12 tysięcy zdejmujemy z zadania. Termomodernizacja budynku SP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim, a tworzymy zadanie zakup sprzętu pożarniczego na jednostek OSP w Konstantynowie Łódzkim. Czyli Konstantynów OSP w Konstantynowie otrzymuje 12 tysięcy na zakup sprzętu. Ponadto przesuwamy środki z edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę 47,551 na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 1 oraz środki, które pozostały na półkoloniach, które były rozliczane i realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji. Została kwota 5396 zł. Nie zabieramy tej kwoty, natomiast przesuwamy ją do Centrum Sportu i Rekreacji na poprawienie środków na wydatki bieżące. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Joannę Markiewicz, która dołączyła do naszych obrad. Przedstawiam państwu uchwałę nr 11/102/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 7 paragrafów oraz 4 załączniki. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Przepraszam, bo jedna radna opuściła salę. Poprosimy panią, bo już głosowana. Nie ma dyskusji na temat tej uchwały. Proszę, kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Głosów za, jednogłośnie przyjęliśmy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I proszę o przedstawienie kolejnej uchwały w sprawie wynagradzania regulaminu, wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli. I poproszę panią kierownik Sylwię Bartę. Szanowni państwo, uchwała dotyczy zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli i wprowadza zmiany wynikające z od dnia 1 września 2019 roku z przepisów ujętych w karcie nauczyciela, jak również rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie wysokości minimalnej stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, pobudek warunków przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Na mocy nowelizacji karty nauczyciela ustalona została minimalna wysokość dodatku dla wychowawców klas, natomiast dodatek dla wychowawców oddziałów przedszkolnych ustalany jest poprzez regulamin wynagradzania, które jest uchwalany przez organ prowadzący. W uchwale wysokość dodatku za wychowawstwo klas i oddziałów przedszkolnych ustalona została na poziomie 300 zł. Dokonując w nim regulaminie dostosowano również jego zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, jak również rozporządzeń sądów i rozporządzeń dotyczących wody. Regulamin wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i Państwowe Nauczycielstwo Polskiego, Zarząd Oddziału Międzygminnego w Konstantynowie Łódzkim, jak również NSZ Solidarność, Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej nie wniosły uwag do treści projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały nr 11/103/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 35/390/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej.
Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę pan burmistrz. Proszę państwa, tylko tytułem informacji chciałbym państwu powiedzieć, że jakby między innymi tą uchwałą też realizujemy podwyżki, które przyznano nauczycielom. Natomiast chciałbym, abyście państwo mieli świadomość, że na realizację tych podwyżek w ramach subwencji gmina Konstantynów na 4 miesiące bieżącego roku otrzymała kwotę 199 tysięcy, podczas gdy rzeczywisty koszt tych podwyżek rządowych to jest koszt 453 tysiące na 4 miesiące tego roku. W związku z tym należy przyjąć, że jeżeli taka tendencja i dysproporcja pomiędzy subwencją, którą otrzymujemy, a rzeczywistą kwotą wydatków, które musimy na ten cel ponieść, utrzyma się w przyszłym roku, to będzie to oznaczało, że na realizację rządowych podwyżek gmina z pieniędzy samorządu, czyli własnych, będzie musiała dodatkowo przeznaczyć kwotę ponad 750 tysięcy złotych, co oczywiście będzie oznaczało potrzebę znalezienia tych pieniędzy w budżecie z innych źródeł. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, która wiąże się bezpośrednio z podejmowaną uchwałą, to jest taka, że o ile przepisy prawa, tak jak mówiła przed chwilą pani kierownik Referatu Oświaty, jednoznacznie wskazują, że dodatek za wychowawstwo w szkołach to jest 300 zł, nie precyzują natomiast kwoty tego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Doszliśmy jakby do wniosku po rozmowach z przedstawicielami środowiska oświaty, że byłoby to dyskryminujące, gdyby wychowawcy w przedszkolach otrzymali niższy dodatek za wychowawstwo, aniżeli nauczyciele uczących w szkołach. Stąd tą uchwałą podejmujemy decyzję o tym, że ten dodatek będzie wynosił 300 zł, czyli tyle, ile będą mieli nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy w szkołach. I trzecia rzecz, tylko tytułem informacji, chciałbym państwu powiedzieć, że dyskusja sprowokowana jeszcze kilka miesięcy temu, między innymi przez panią przewodniczącą Komisji Oświaty, panią Beatę Szymonowicz, dotycząca poziomu wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, doprowadziła do tego, że podjęliśmy już decyzję o tym, że z wyrównaniem od 1 września pracownicy obsługi placówek oświatowych otrzymają podwyżkę, średnio będzie to 250 zł brutto, ze wszystkimi oczywiście narzutami, uwzględniając w tym również dodatek za wysługę lat, czy też premię, którą mają. I ponieważ uznaliśmy, drodzy państwo, że to właściwie jest nieludzkie, aby wszystkie składniki, a tak niestety do tej pory była taka praktyka, że wszystkie składniki wynagrodzenia pracowników obsługi stanowiły minimalne wynagrodzenie. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, dlatego taka decyzja i możliwości budżetowe, które pozwolą nam na realizację podwyżki tych płac z wyrównaniem od 1 września. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, a szczególnie dziękuję za tą ostatnią informację, jako że również jestem przedstawicielem i pracownikiem oświaty. I bardzo się cieszę, że wreszcie zostało dostrzeżone to, że ci pracownicy, którzy tak naprawdę dbają o wszystkie te nasze budynki i o częściowo wizerunek, zostali docenieni i będzie to dla nich na pewno niesamowita jesienna niespodzianka. Także w imieniu wszystkich pracowników obsługi i własnym dziękuję bardzo. Przechodzimy w związku z powyższym do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Dwanaście głosów za, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Ze względów organizacyjnych proszę państwa i zapraszam na 10-minutową przerwę. Szanowni państwo, wznawiamy obrady. Dziękuję bardzo za cierpliwość. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu miasta Konstantynowa Łódzkiego. I poproszę panią sekretarz miasta, panią Krystynę Fudałę o przybliżenie nam tejże uchwały, projektu uchwały. Szanowni państwo, przepraszam, czekaliśmy trochę, ponieważ chciałam, żebyście mieli tutaj prawny statut w wersji jednolitej.
Biuro Rady przygotowało, tak żebym omawiając, żebyście mogli Państwo wejść na odpowiedni paragraf i zobaczyć, który jest zmieniany. Na początku powiem, że na czerwono mamy zaznaczone zmiany, które były zmieniane, tekst jednolity statutu był zmieniany 4 października ubiegłego roku. Na zielono zaznaczone są zmiany z 8 listopada ubiegłego roku, natomiast na kolorem fioletowym zaznaczone są zmiany, które proponujemy obecnie w tym projekcie uchwały. Ponieważ we wtorek odbyła się komisja statutowa i do pierwotnego projektu uchwały wprowadziła jeszcze poprawki, więc będę tutaj mówić jednocześnie, co... Nie, bo pierwsza sprawa jest pusta, proszę przestać. Więc przystąpię może do omawiania kolejną zmian. W paragrafie 10 statutu, punkt 2, w pierwotnej wersji chciałam zmienić na, że punkt ten otrzymuje brzmienie od 2 do 3 wiceprzewodniczących. W tym paragrafie mamy napisane, że jest to pierwszy, może pierwszy do organów rady należy pierwszy i drugi wiceprzewodniczący. Zmiana jest powodowana tym, że kiedyś w piśmie pan wojewoda, organ nadzoru, zwrócił nam uwagę, że nie powinniśmy sami jako rada szeregować wiceprzewodniczących i żebyśmy to w miarę możliwości kiedyś poprawili, ponieważ do kompetencji pani przewodniczącej należy, że ona sama wyznacza, kto jest jej zastępcą w pierwszej kolejności. Ja proponowałam, żeby było tak jak w ustawie, od 2 do 3 wiceprzewodniczących, żeby była po prostu możliwość, że jak kiedyś będziecie Państwo chcieli 3 wiceprzewodniczących powołać, to żeby nie zmieniać wtedy statutu. Natomiast komisja zmieniła to w swojej wersji, jest na, że ten paragraf otrzymuje brzmienie 2 przewodniczących. W paragrafie 16 wyrazy pierwszego wiceprzewodniczącego zastępuje wyrazem wiceprzewodniczących. To jest również sprawa dotycząca tego szeregowania nieprawidłowego wiceprzewodniczących. Następnie w paragrafie 17 skreślilibyśmy po przecinku wyrazy z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 31 ust. 2. Proszę może spojrzeć na ten paragraf 31 ust. 2, ponieważ to, kiedy obowiązywała ta właśnie kwestia, że był pierwszy i drugi wiceprzewodniczący, to Rada wprowadziła tutaj ten zapis, że w razie nieobecności przewodniczącego, on teraz tutaj jest skreślony. Czynności określone ustępem 1 wykonuje pierwszy wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności drugi wiceprzewodniczący. I teraz to będzie zmieniane w następnym paragrafie, więc nie ma potrzeby, żeby to było zastrzeżone w tym paragrafie 17. W paragrafie 18 wyrazy pierwszego wiceprzewodniczącego zastępuje wyrazami jednego z wiceprzewodniczących. To jest również ta sama sprawa, o której mówiłam wcześniej. I teraz właśnie to, co powróćmy do tego paragrafu 31 ust. 2, który obecnie otrzymał brzmienie, że w razie nieobecności przewodniczącego czynności określone w ustępie 1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących rady upoważniony przez przewodniczącego. W paragrafie 34 ust. 1 proponowałabym uchylić punkt 4, który dotyczy porządku obrad. I tutaj jest mowa o tym, że porządek obejmuje w szczególności m.in. interpelacje i zapytania radnych. Ponieważ zmieniona ustawa o samorządzie gminnym
wyraźnie określa, że interpelacje i zapytania są teraz składane przez radnych na piśmie i odpowiedzi udziela się w przeciągu 14 dni, więc myślę, że nie ma potrzeby tutaj, żeby na sesji wprowadzać ten punkt, więc proponuję go uchylić. Natomiast tutaj, żeby zabezpieczyć też interesy radnych, którzy chcieliby nieraz coś ad hoc zapytać pana burmistrza, to w paragrafie 34, ustęp 6, zamiast wolne wnioski i informacje otrzymałby brzmienie sprawy różne. I wtedy w tym punkcie sprawy różne można by było jakieś wolne wnioski, jakieś informacje, pan przewodnicząca też przedstawia informacje, prawda? I różne inne sprawy. Następnie paragraf 37, ustęp 2 dotyczy również tych interpelacji i zapytań, ponieważ on mówił, że, tak jak Państwo spojrzycie, że zapytania formułowane są pisemnie do burmistrza na ręce przewodniczącego rady lub ustnie w trakcie sesji rady. No nie może to teraz być, bo ustawa wyraźnie mówi, że zapytania są traktowane tak jak interpelacje, składane są na piśmie. Więc proponuję wykreślić tę część zdania lub ustnie w trakcie sesji rady. I teraz paragraf 37, ustęp 3. Również, jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa i tak dalej, więc myślę, że to też nie jest adekwatne do obecnej sytuacji, otrzymałby ten ustęp 3 brzmienie: pisemnej odpowiedzi na zapytanie udziela się w terminie 14 dni. I dopisalibyśmy jeszcze zdanie, paragraf 36, ustęp 5 do 11 stosuje się odpowiednio. Chodzi o to, że również to zapytanie będzie traktowane jak interpelacja, będzie również umieszczane w BIP-ie, również będzie anonimizowane i odpowiedź i tak dalej. Wszystkie te punkty, które wcześniej w paragrafie 36 dotyczą interpelacji. Następnie mamy paragraf, w paragrafie 48, ustęp 1, dotyczy to protokołu z sesji. 48. I tutaj ustęp 1. I tutaj jest zapisane, że protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. Proponuję, żeby zamiast to musi wiernie zastąpić wyrazem powinien odzwierciedlać jej przebieg, ponieważ no wiadomo, powinien odzwierciedlać przebieg, ale teraz sesje są nagrywane, więc nie musi to być protokół w formie stenogramu, wszystko dokładnie opisane, tylko po prostu powinien być streszczony o przebieg obrad. I właśnie w paragrafie 48, ustęp 2, punkt 6 proponuję, żeby zamiast tego całego tutaj tekstu, co powinno się znaleźć i tak dalej, zamieścić, zastąpić wyrazami streszczony przebieg obrad. Że protokół powinien właśnie zawierać streszczony przebieg obrad. Paragraf 48, ustęp 2, punkt 6, tak? I teraz paragraf 69, który dotyczy komisji. On właściwie był wprowadzony na wniosek wcześniejszej, kiedy komisja statutowa się zebrała. I tutaj wcześniej komisja proponowała, żeby tylko się dodać w ustępie 3 takie brzmienie. Posiedzenia komisji z wyjątkiem komisji mieszkaniowej oraz komisji skarg, wniosków i petycji są nagrywane na nośniku elektronicznym, które Biuro Rady Miejskiej przechowuje przez okres 5 lat, tak było w tej pierwszej wersji na komisji statutowej. Później z panem mecenasem tutaj uzgodniliśmy, że zaproponujemy wersję taką, że przez okres co najmniej 2 lat, ale uważam, że to słowo, te wyrazy co najmniej, jest troszeczkę są nieprecyzyjne, więc ja bym to wykreśliła w ogóle co najmniej.
ale teraz po posiedzeniu komisji statutowej komisja zaakceptowała taką wersję z tymi dwoma latami, tak? I teraz kolejnym punktem, który jest zaproponowany przez komisję statutową, to jest w paragrafie 69 dodać ustęp 4 w brzmieniu: zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych przedkładają pisemne sprawozdanie z omawianych spraw na ręce przewodniczącego komisji w terminie 7 dni. Tak zaproponowała komisja, żeby to było. Tego nie macie Państwo tutaj, bo w tej wersji, ale w tej wersji jest tak, komisji. I jeszcze jeden przypadek, który zaproponowała komisja statutowa, z tym, że ja właściwie zaproponowałam to na komisji, komisja się do tego przychyliła. To odnosi się do sytuacji, która zaistniała przy posiedzeniu komisji rewizyjnej. Uważam, że to będzie właściwe, jeżeli zawrzemy taki zapis. W przypadku braku kworum przewodniczący zamyka posiedzenie komisji, wyznaczając nowy termin. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których posiedzenie komisji nie odbyło się. No i ostatni paragraf, który chciałabym, żebyście Państwo zaakceptowali, to jest w paragrafie 106. Dodaje się ustęp 5, który brzmiałby: radny może należeć tylko do jednego klubu radnych. Tutaj jest mowa o właśnie klubach radnych, o ich funkcjonowaniu. Uważam, że to byłoby właściwe, no bo tak, no trudno, żeby na przykład jeden klub ogłaszał jakąś uchwałę, jakiś projekt uchwały, a radny, na przykład będąc tu w jednym klubie i będąc w drugim, no co by teraz zrobić? Akceptować to, czy negować? Tak, no to daje taki przykład. No i to by były wszystkie poprawki, które są po komisji wtorkowej postatutowej. Myślę, że właściwie by było, żebyście Państwo może głosowali każdy punkt zmiany oddzielnie. Dobrze. Dziękuję Pani Sekretarz. Czy Pan Radca podtrzymuje taką opinię, że powinniśmy głosować każdą zmianę osobno? Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, proszę Państwa, ja oczywiście uważam, że powinniśmy głosować poszczególne zmiany w statucie po kolei. One nie są ze sobą powiązane, może z wyjątkiem kwestii dotyczących tego wykreślenia przecinków zastrzeżenia postanowień paragraf 1.31 ust. 2, ponieważ ono zależy od, tak naprawdę od kwestii zastąpienia tej instytucji pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego. Jeżeli to będziemy się zastanawiać, gdyby się okazało, że poprawka do statutu, czyli ta nowelizacja określona w punkcie drugim nie przejdzie, to wtedy byśmy się zastanawiali, co dalej z punktem trzecim. Ale w pozostałym przypadku, one nie są ze sobą powiązane i mogą i powinny moim zdaniem być głosowane osobno. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam taką prośbę, że jeżeli tutaj, ponieważ rzeczywiście tych zmian jest kilkanaście, jeżeli będziemy mieli jakieś niepewne sytuacje, czy chcielibyśmy dopytać, to myślę, że tutaj Pan Radca będzie nam służył pomocą, bo w końcu to nie jesteśmy prawnikami, a sprawy są dość istotne i ważne dla naszej działalności w kolejnym czasie, tak? Oczywiście będzie nas o to, jestem raz się przydał. Dziękuję bardzo. Przedstawiam projekt uchwały numer... Projekt uchwały nr 11, łamane przez 104, łamane przez 19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu miasta Konstantynowa Łódzkiego. Pomijam podstawę prawną i teraz czytam kolejno. Paragraf pierwszy. W statucie miasta Konstantynowa Łódzkiego wprowadza następujące zmiany. Podpunkt pierwszy w paragrafie 10 punkcie drugim. Punkt drugi otrzymuje brzmienie: dwóch wiceprzewodniczących. Kto jest za przyjęciem takiej zmiany? Nie? Przepraszam. Przepraszam, mogę zabrać głos. Proszę Państwa, chciałbym zauważyć, że zgodnie z paragrafem z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminnym, mowa jest w tym
ustępie pierwszym jest mowa o tym, że Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i od 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, głosowanie tajne. Jeżeli Państwo zastrzeżecie to tylko do 2 wiceprzewodniczących, tak naprawdę będzie to sprzeczne z ustawą. Moim zdaniem za każdym razem Rada powinna podejmować decyzję przed wyborem wiceprzewodniczących co do tego, ilu wiceprzewodniczących dla danej kadencji wybiera. Czyli powinno być od 1 do 3 i Rada podejmuje w każdej kadencji decyzję co do tego, ilu tych wiceprzewodniczących ma być, kierując się jakby swoimi potrzebami jako Rady. Dziękuję. To znaczy, ja rozumiem to w ten sposób, że propozycja, którą teraz mamy, jest niezgodna z zapisami ustawowymi, tak? Tak, no jest nie. Dziękuję bardzo. No tak czy inaczej musimy poddać ten punkt głosowaniu, tak? Czyli proszę Państwa, podpunkt 1, paragraf 10, punkt 2 otrzymuje brzmienie 2 wiceprzewodniczących. I kto jest teraz za przyjęciem takiej zmiany? I poproszę teraz, jak już będziemy mieli wznowienie, bo coś nam tutaj wyszło. Za przyjęciem zmiany, 1 osoba wstrzymująca się i 9 osób przeciwko wprowadzonej zmianie. Czyli 2 wiceprzewodniczących, ta propozycja większością głosów została odrzucona. Proszę. Znaczy zastanawiam się, czy jeżeli akurat wynik głosowania jest taki, że jesteśmy przeciw temu i to jest chyba bardzo dobry wynik, bo nie możemy wydawać uchwał, które są niezgodne z prawem, tak jak pan mecenas powiedział. Więc dziwię się teraz na przykład rady 3, którzy byli za tą uchwałą, która będzie niezgodna z prawem. Też po komisji rewizyjnej zapoznałem się dokładnie z ustawą o samorządzie gminnym i tam jest wyraźnie, jak pan mecenas powiedział, od 1 do 3. I też dziwiłem się, że naszej komisji może prowadzić taką zmianę, żeby nie było 2 lub 3, tylko na przykład od 1 do 3. Taka to moja propozycja. Dziękuję bardzo. Jak to będzie zgodne? Jeszcze chwilę, a najpierw musi paść formalny wniosek. Ale ja nie mogę tego złożyć wobec tego, jeżeli któryś z radnych widzi potrzeby dostosowania do treści ustawy, to prosiłbym o złożenie formalnego wniosku o wprowadzenie, o zmianę
paragrafu 10 punktu 2 statutu gminy w ten sposób, że od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Proszę pan radny Sternasiak, proszę sformułować wniosek. Tutaj w sprawie zeznań pana radcy prawnego chciałbym sformułować wniosek, że chciałbym, żeby punkt, paragraf 10 punkt 2 otrzymał brzmienie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem wniosku i... A to, przepraszam, bo pani inspektor musi wprowadzić tą zmianę, to dajmy chwilkę. Przewodniczącego i 1 do 3 wiceprzewodniczących bez względu większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Dziękuję. Proszę państwa, w związku z powyższym głosujemy teraz nad wnioskiem i projektem do zmiany w statucie zgłoszonym przez radnego Dariusza Sternasiaka od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Kto jest za przyjęciem takiego projektu zmian? Trzynaście głosów za. Jednogłośnie przyjęliśmy zmianę w statucie od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Przedstawiam państwu punkt 2 proponowanej uchwały. Punkt 2, paragraf 16, wyrazy 1 wiceprzewodniczącego zastępuje wyrazem wiceprzewodniczących. Kto jest za przyjęciem takiej zmiany? Trzynaście głosów za, dziękuję bardzo. Podpunkt 3, paragraf 17 skreśla po przecinku wyrazy z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 31 ustęp 2. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Trzynaście głosów za, dziękuję bardzo. Podpunkt 4, paragraf 18, wyrazy 1 wiceprzewodniczącego zastępuje wyrazami 1 z wiceprzewodniczących. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Trzynaście głosów za, dziękuję. Podpunkt 5, w paragrafie 31 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. W razie nieobecności przewodniczącego czynności określone w ustępie 1 wykonuje 1 z wiceprzewodniczących rady upoważniony przez przewodniczącego. Kto jest za przyjęciem takiej zmiany? Trzynaście głosów za, dziękuję. Podpunkt 6, paragraf 34, ustęp 1, uchyla punkt 4. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem? Trzynaście głosów za. Podpunkt 7, paragraf 34, ustęp 6 otrzymuje brzmienie sprawy różne. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Przepraszam. Dziękuję. 13 głosów za. Podpunkt 8 w paragrafie 37 ustęp 2 skreśla wyrazy lub ustnie w trakcie sesji rady. Kto jest za przyjęciem tej zmiany?
13 głosów za, dziękuję. Podpunkt 9, paragraf 37 ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Pisemnej odpowiedzi na zapytanie udziela się w terminie 14 dni. Paragraf 36 ustęp od 5 do 11 stosuje się odpowiednio. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Głosów za, dziękuję. Podpunkt 10. W paragrafie 48 ustęp 1 wyrazy musi wiernie zastępuje wyrazem powinien. Kto jest za przyjęciem proponowanej zmiany? 13 głosów za. Podpunkt 11. W paragrafie 48 ustęp 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie streszczony przebieg obrad. Kto jest za przyjęciem zmiany? 13 głosów za, dziękuję. Podpunkt 12, paragraf 69 dodaje ustęp 3 w brzmieniu. Posiedzenia komisji z wyjątkiem komisji mieszkaniowej oraz komisji skarg, wniosków i petycji są nagrywane na nośniku elektronicznym, który Biuro Rady Miejskiej przechowuje przez okres co najmniej 2 lat. A, co najmniej skreślamy, przepraszam, przez okres 2 lat. Proszę bardzo. Ja bym poprosił o komentarz pana mecenasa. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Proszę państwa, ja mam z tym postanowieniem proponowanym taki mały problem. Może nie tyle jestem przekonany co do jego sprzeczności z prawem. Ja jestem wielkim miłośnikiem transparentności i uważam, że organy publiczne powinny działać jawnie. Natomiast w tym przypadku mam taki kłopot, że ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym wprost wskazał, że nagrywane są tylko i wyłącznie sesje Rady Miejskiej. Nie przewidział takiego postanowienia dla komisji, nie przewidział takiego postanowienia w komisji rewizyjnej, jak wiadomo, że stosuje się także do pozostałych komisji. Więc należy, jakby taka wykładnia funkcjonalna i systemowa podpowiadałaby, że uznał, że nie jest to niezbędne. Nie wiem, tutaj mam wątpliwości, czy sprzeczne z prawem. Natomiast mam jeszcze taką wątpliwość, jakby czysto już organizacyjną. Po pierwsze, nie wiem dlaczego, jeśli już są wyłączane dwie komisje. Jeśli komisje nagrywamy, to powinny być nagrane wszystkie. Druga sprawa to jest taka, że jeżeli te nagrania będą informacją publiczną. Jeśli będą informacją publiczną, będą musiały być udostępnione. Żeby zostały udostępnione, będą musiały być zanonimizowane. Co pewnie, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, nałoży bardzo wiele obowiązków i będzie technicznie dość skomplikowane, to nie da się zrobić, przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić automatycznie. W sądach, gdzie protokoły są nagrywane, z pośrednich sądów odsłuchanie takiego protokołu zajmuje naprawdę kilka godzin ze zwykłego, przeciętnego posiedzenia sądu i zawsze to jest kłopotem. I tam nie są anonimizowane, a już sam odczyt w ogóle, przerzucenie, transkrypcja z formy dźwiękowej na formę pisemną wymagała zakupu przez Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo skomplikowanego oprogramowania. I to chyba było na tyle z mojej strony. Także Państwo pamiętajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest napisane, że 2 lata. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że jako dokument wytworzony przez organ administracji publicznej wchodzi w tym momencie ustawa o archiwach państwowych i ten dokument, jako wytworzony w ramach działalności organu władzy publicznej, będzie musiał być przechowywany i oddany do archiwum państwowego, gdzie będzie przechowywany de facto po wszy czas. Tak? Po 50 latach będziemy je przechowywać, 50 lat będziemy je przechowywać w urzędzie, a następnie będziemy musieli je przekazać do archiwum państwowego, jednocześnie zapewniając dla tych nośników i dbając o te nośniki. Więc rozważcie także Państwo kwestie dotyczące swobody wypowiedzi na nagrywanych posiedzeniach komisji, oczywiście, a także tego, że na posiedzeniach komisji są omawiane rzeczy, które są w kwestii zamiaru. A zamiary, nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, nie są objęte dostępem do informacji publicznej, czyli organy władzy publicznej nie muszą informować o swoich zamiarach, o swoich dokonaniach. W tej sytuacji także te okoliczności, które są dopiero w planach, będą i które są omawiane na komisjach, na przykład kwestie dotyczące inwestycji w
kwestie budżetowe także będą omawiane, co może wpłynąć w dużym zakresie także na potencjalne ruchy biznesowe w okolicy, wartości nieruchomości itd., itd. Więc zobaczcie to Państwo, ja osobiście widzę takie ryzyko, nie mówię, że to nastąpi, widzę takie ryzyko, że wojewoda może mieć wątpliwości co do treści tego postanowienia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja ze swojej strony co prawda nie jestem członkiem komisji statutowej, ale bo Pan radca tutaj zapytaniem takim do nas wystąpił, że nie rozumie, dlaczego wyłączone dwie komisje mieszkaniowe i skargi wniosków, ale ja tutaj w pełni podzielam zdanie, bo tak naprawdę na pozostałych komisjach, a jestem w czterech komisjach, też poruszamy różne sprawy dotyczące i również mieszkańców i sytuacji rodzinnej, nie tylko na komisji mieszkaniowej. I no, w odniesieniu do tego, co tutaj fachowo zapoznał nas i przedstawił Pan radca prawny, to mam pewne zastrzeżenia i obawy ku temu, czy ktoś jednak nam nie zakwestionuje, a w pierwszej kolejności właśnie może organ nadzoru, tak? Także no, moje stanowisko jest w tej sytuacji jednak w tym przypadku na nie, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Proszę Pani Gabriela Szczepanie. No, dziękuję Państwu, Pani Przewodnicząca, bo również chciałam to dodać, że na różnych komisjach, nie tylko tylko takie sytuacje mają miejsce. I jeszcze chciałam dodać, że też przeanalizowaliśmy to jako klub i jako radę i proszę Państwa, zawsze każdy może wnieść zastrzeżenie do protokołu, jeśli ma jakiekolwiek zastrzeżenia, wtedy to jest rozpatrywane, wtedy w tym zakresie protokół może być uzupełniony. Sama wielokrotnie we wcześniejszej kadencji byłam za tym, żeby uzupełnić o zdanie, czy dwa, jak wiem, również inni radni też tutaj z tym występowali i z tego, co mi przynajmniej wiadomo, z wiedzy, którą posiadam, te protokoły w takim zakresie zostały uzupełnione. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Radny Marek Poprociński. Zabiorę głos, ponieważ ja byłem autorem tego pomysłu i powiem dlaczego. Dlatego, że odbywały się spotkania, odbywały się komisje i założenie nie było ani że dołączamy wystąpienie osoby, która była zaproszona i to pracownik jednostki organizacyjnej na naszego urzędu. Prosiłem o to i się nie doczekałem. Ale jeżeli z tym jest taki problem, to ja się z tego wycofam pod jednym warunkiem, że przejdzie ten kolejny punkt, to znaczy, że osoby będące z jednostek organizacyjnych naszego urzędu będą składały sprawozdanie w przeciągu 7 dni. I wtedy sprawa będzie załatwiona. No bo nie może być tak, że ktoś przyjdzie, opowiada i później nie ma śladu po tym, poza punktami, o czym mówił, nie ma tego, o czym tak on naprawdę mówi. O to mi chodzi. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Pana radca prawny, chciał zabrać głos. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Panie Marku, pozwolę się tak zwrócić. A co do tego drugiego punktu, to już jestem kompletnie przekonany, że on jest niezgodny z prawem. A to powiem też dlaczego. Ustawa o samorządzie gminnym mówi o kompetencjach radnych i ona wskazuje, jakich radni, jakich informacji o jednostkach organizacyjnych się mogą domagać i te jednostki obowiązane są do tych informacji przedkładania. Natomiast w żadnym dokumencie nie ma mowy o tym, w żadnym przepisie prawa nie ma mowy o tym, że jednostka organizacyjna zobowiązana jest sporządzać też pracownicy, osoby, przedstawiciele, którzy byli na komisjach, czy też nawet na sesji Rady Miejskiej, że są zobowiązane do przedkładania jakichś sprawozdań z tego, co zrobiły. Są w poszczególnych ustawach, czy to w ustawie o pomocy społecznej, czy ustawie o działalności leczniczej, czy o organizacji działalności kulturalnej, jest mowa o sprawozdaniu dorocznych, czy też okresowych sprawozdań z działalności danej jednostki i w tym zakresie te jednostki podlegają kontroli rady. Czyli rada zapoznaje się z takim sprawozdaniem. Każdy radny ma także prawo wystąpić na piśmie o udzielenie mu konkretnej informacji. Natomiast w sytuacji, w której nałożycie Państwo w statucie na tych przedstawicieli, czy też na przedstawicieli jednostek organizacji, nawet nie na ich organy, obowiązek złożenia takiego sprawozdania, to moim zdaniem to będzie, to wojewoda tego nie przepuści i stwierdzi nieważność tego postanowienia, to po pierwsze, a po drugie nie będziecie Państwo nie mieli żadnego narzędzia, żeby to wyegzekwować. Dziękuję bardzo. Wcześniej zgłaszał się Pan Młynarczyk, czy jeszcze chce zabrać głos?
To poproszę. Ja tak troszeczkę z tej strony, bo tutaj chodzi co nas nazywa do transparentności. Mając na uwadze to, że w pracach komisji często uczestniczą po prostu pracownicy różnych jednostek organizacyjnych, które funkcjonują tutaj na terenie miasta. Chciałem się zapytać, czy w takim razie w pracach komisji mogą uczestniczyć tam obywatele? Po prostu ktoś jest żywo zainteresowany danym tematem i chce uczestniczyć też w obradach komisji. Mam takie pytanie. Jak najbardziej, nawet takie prawo jest określone w statucie. Czyli przewodniczący może zaprosić. Także każdy radny może poprosić przewodniczącego o zaproszenie osoby z zewnątrz. Więc nie ma tu problemu. Proszę, pan Konrad Sudra. Ja tu się zgadzam z panem Markiem Łopacińskim i z panem mecenasem, że oczywiście nie musi się to nazywać sprawozdanie. Może być na przykład streszczenie wypowiedzi, streszczenie swojego wystąpienia i nie nazywajmy tego sprawozdaniem. Bo to czasami to są sprawy nie dotyczące półrocza, roku, tylko sprawy jednostkowe, które muszą być wyjaśnione na przykład w danej chwili, więc to określenie, nie upierajmy się przy tym, że to będzie sprawozdanie, tylko tak jak powiedziałem, na przykład jeszcze nie odpowiedzi. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, w artykule 21a ustawy o samorządzie gminnym, zacytuję. Przewodniczący Rady Gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji i Rady. W tym przypadku przewodniczący Rady Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym. Czyli tam, gdzie jest biuro Rady, tam przewodniczący, a Państwo możecie wnioskować do przewodniczącego, żeby takie polecenie wydał, to jest kompetencja. W pozostałym zakresie. Nie możecie, możecie Państwo oczywiście w związku z wykonywaniem mandatu radnego, możecie się domagać określonej informacji od wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i one mają obowiązek takiej informacji Wam udzielić. Natomiast nie możecie w statucie zapisać tak kategorycznie i w ten sposób, że to jest jakiś obowiązek. Nawet pisemne sprawozdanie z omawianych spraw na ręce przewodniczącego komisji w terminie 7 dni. Informacja. Streszczenie. Nie możecie Państwo, macie prawo zapytać na piśmie, zwrócić się w związku z tym mandatu radnego. Proszę pan Konrad Sudra. Jeżeli pan mecenas powiedział, że to przewodniczący, możemy w statucie zapisać, że przewodniczący zobowiązuje przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Ale nie ma potrzeby w statucie, tak? Ustawa jest prawem nadrzędnym na statucie. Tak, nie, bo zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej nie powielamy w statucie tego, co jest napisane w ustawie, ale... Pani nie powielamy. No powielamy, nie wiem, powiedzieliśmy jeden od trzech przewodniczących i tak dalej. Pozostałe zapisy też są powieleniem ustawy przecież. No, statut musi być zgodny z ustawą, więc nie możemy go nie powiedzieć. Ale także, chciałbym zrobić ten artykuł 21, dotyczy realizacji swoich obowiązków, wydawania przewodniczący Rady Gminy w związku z realizacją swoich obowiązków, czyli związanej z organizacją pracy Rady, szeroko zmiany, korespondencją, może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Gminy i w ten sposób to już jest realizowane, bo mamy kierownika biura rady, mamy pracowników biura rady, korespondencje kserują, przygotowują, organizują, przynoszą cukierki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie możecie Państwo nałożyć obowiązku sporządzenia jakichkolwiek pism, informacji, wiadomości w statucie na osoby, które są od rady niezależne. Możecie natomiast Państwo ze swojego korzystać z mandatu radnego i w artykule 24 w ustępie 2 jest napisane, że w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądów działalności Urzędu Gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminy, osób prawnych, gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów przedsiębiorstw innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnej chronionej. Czyli każdy z Państwa może się zwrócić z prośbą o udzielenie mu pisemnej informacji, także dotyczącej tego, co było na komisji, tego, co było omawiane na komisji. I jednostka gminna ma obowiązek takiej informacji udzielić. Proszę pan. Znaczy, może, żeby nie przedłużać dyskusji, ja się nie zgadzam z pana opinią prawną i tak jest moje zdanie, na tym może poprzestanę. Dziękuję. Proszę pani Gabriela Szczepaniak. Tutaj
powiadomiać w temacie właśnie tych streszczeń, że ja sama prowadząc we wcześniejszej kadencji komisję, była to komisja m.in. zdrowia, natomiast teraz też komisję mieszkaniową, w przypadkach, kiedy po prostu potrzebowałam takie streszczenie w sprawozdaniu, prosiłam wcześniej osoby, które były gośćmi i nigdy nie spotkałam się, żeby to stanowiło jakiś problem. Także są takie komisje, są takie protokoły, do których to jest dołączone. Tylko jako załącznik. Chciałam jeszcze tylko nadmienić, że to nie jest stenogram, protokół nie jest stenogramem z komisji. I tutaj jeszcze chciałam tylko nadmienić, że nie mogę się zgodzić z tym i w mojej ocenie to jest troszkę krzywdzące, przynajmniej ja tak to odebrałam, myślę, że tak nie jest, że nie ma tam prawdy w tych protokołach, bo w tych protokołach z komisji są prawa, są napisane to, co jest naprawdę, a to, że może to nie jest stenogram, to proszę Państwa, no z tego sobie wszyscy musimy zdawać sprawę, to nie jest stenogram, to stenogramem nie musi być, tak? Proszę, jeszcze chciał Pan Sławomir Młynarczyk zabrać głos. No słuchajcie, mając na uwadze to, że odnośnie też mówię się, że sesja nasza jest nagrywana i skoro są problemy, to dostałem informację taką. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 61 ustęp 2 ustawa o dostępie informacji publicznej. Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł, muszę sobie zobaczyć, 11b, jawność, punkt 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji wstępu na sesję Rady Gminy, posiedzenia i komisji, a także dostępu dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Dziękuję. Tak, w pełni się zgadzam, bo oczywiście to jest niepodważalne, tylko proszę Państwa, to jest konstytucyjne prawo, to co Pan nam przytoczył. Natomiast to nie jest obowiązek wprowadzania takiego zapisu do statutu. Jeżeli się mieszkaniec zgłosi, jeżeli będzie chciał uczestniczyć w sesji, jak najbardziej drzwi są otwarte. Jeżeli chce uczestniczyć w komisji, jak najbardziej może, jeśli nie dotyczy to spraw socjalnych, bytowych czy rodzinnych, typu mówię tutaj powiedzmy komisja mieszkaniowa czy inne, tak? Również mieszkańcy mają dostęp do tego i również mieszkańcy składają zapytania o informację publiczną, na którą dostają odpowiedź, czyli to jest to, co Pan przeczytał, ale to się nijak ma do zapisu, że my wprowadzamy obowiązek taki nałożony na osoby, które nam są naszymi gośćmi na sesji i my wprowadzamy obowiązek przekazania przez nich sprawozdania. Bo tutaj Pani Szczepaniak powiedziała o zapisie protokolarnym, no w przeszłości mogę powiedzieć z 8 lat doświadczenia, jeśli miałam uwagi jakiekolwiek, że coś nie było w protokole ujęte, bo mogło po prostu umknąć komuś, kto sporządzał ten protokół. I na pisemny wniosek zostało to wprowadzone. Także wydaje mi się, że tutaj no, dyskusja się przedłuża, ale w części troszeczkę niezasadna, bo myślę, że żadna instytucja nie powinna, jeżeli ja w imieniu radnego czy w imieniu własnym, czy Państwo zwrócicie się o przekazanie informacji dotyczącej działalności, dotyczącej sprawy, która była omawiana na danej komisji. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Sławomir Młynarczyk. No to trzeci punkt, który jest pod tym, który przeczytałem. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy, czyli to, nad czym teraz rozmawiamy. Czyli od nas zależy, czy sobie będziemy chcieli, żeby to było nagrywane, czy nie? Czy ma być protokół, czy sprawozdanie, cokolwiek? Zasady, a zasady są po to, żeby je przestrzegać. Ale poproszę Pana radcę prawnego o wypowiedź. Jak najbardziej Rada Gminy doprecyzowuje w statucie te okoliczności, czyli sposób ustalania informacji, które są informacją publiczną, a to określa ustawa o dostępie do informacji publicznej. Natomiast wiadomo, że jeżeli, dlatego ja o tym Państwu mówię, czyli to, co jest w punkcie 12, jeżeli Państwo stwierdzicie, że chcecie nagrywać posiedzenia Rady, posiedzenia komisji, to będzie trzeba je udostępniać i anonimizować, co za tym idzie. To A, tak? Tam będą okoliczności, które z jednej strony są informacjami, które są informacją publiczną, ale będą też także takie, które informacją publiczną nie są, albo są podlegają wyłączeniu ujawnieniu, bo są objęte ochroną danych osobowych, albo nie są informacją publiczną, nie powinny być informacją publiczną w innych okolicznościach, bo są na przykład tylko i wyłącznie zamiarami, albo są odpowiedziami na jakieś pisma, różne, albo na przykład tym, że Państwo nie pozwołujecie komisji w tym, a nie w innym dniu, ponieważ jeden idzie do lekarza, a drugi ma w tym momencie pracę. To jest kwestia jedna. Czyli do punktu 12 z projektu uchwały. Tutaj Państwu mówiłem, że ja mam tutaj wątpliwości. Nie przesądzam tego, że wojewoda to zakwestionuje. Natomiast co do punktu 13, pechowego jak widać, tutaj mam po prostu, tutaj jestem święcie przekonany,
że nie macie Państwo prawa nałożyć takiego obowiązku na jednostki organizacyjne, przedstawicieli co więcej, nawet nie na ich organy, tylko na ich przedstawicieli, czyli może być tak, że będzie wysłany pracownik przedsiębiorstwa komunalnego gminy Konstantynów Łódzki, tak jak dzisiaj była Pani odpowiedzialna za BOK, i Państwo założycie na nią obowiązek przygotowania sprawozdania z jej wizyty na posiedzeniu komisji. A co, no, co będzie, jak ona tego sprawozdania Wam nie sporządzi? Ale dzisiaj na konferencji takie uprawnienie posiada przewodniczący. Tak, przewodniczący może zwrócić się do prezesa spółki, żeby prezes spółki przygotował takie sprawozdanie, jak najbardziej. I także każdy z radnych może się zwrócić do prezesa spółki, do spółki jako takiej, o przygotowanie takiego sprawozdania. Czy też informacji o sprawach omawianych, dotyczących, a nie sprawozdania. No i tyle jakby z mojej strony. Teraz pozostawiam to Państwu jakby punkt 12, pozostawiam Państwa refleksji z moimi uwagami. Co do punktu 13, wypowiadam się kategorycznie. Poproszę o zabranie głosu Panią Sekretarz Miasta. Chciałabym zwrócić uwagę szczególnie Panu Radnemu Dunarczykowi, że w statucie miasta rozdział 8 jest poświęcony zasadom dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Komisji Burmistrza. I są tutaj wprowadzone pewne zasady, z których wynika, jak to się odbywa. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę Pan Radny Konrad Sudra. Panie mecenasie, ja tu widzę pewną sprzeczność Pana wypowiedzi, ponieważ wcześniej Pan mówił, że za każdym razem jednostki organizacyjne nie mają obowiązku nam przedstawiać sprawozdań, natomiast mają obowiązek przedstawiać nam sprawozdania okresowe, czyli na przykład kwartał, pół roku, rok, tak? Tak to rozumiem? To co Pan tak, tak, jak najbardziej jest w konkretnych ustawach dotyczących organizacji tych jednostek, czyli w ustawie Prawo o oświacie, w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie o pomocy społecznej, nie wiem, z głowy chyba o gospodarce komunalnej, jest mowa o tym, że jest przedstawiane sprawozdanie. Czyli jednak taki zapis może się znaleźć. Ale jest, nie, jest prosto w ustawie, szczegółowej ustawie regulującej działalność danego podmiotu. Czyli ustawodawca na poziomie Sejmu zdecydował, że jeżeli organem założycielskim jest, bo to też organem założycielskim jest, skład organem założycielskim jest gmina, to w takim wypadku na przykład Enzo Sutation ma obowiązek składać zakład komunalny. Nie wiem, czy zakład komunalny dokładnie, tak? To, ale nie wiem, czy to będzie. Część ustaw to mi się może udaje, że może być gospodarstwo komunalne. To tak on powiedział. Do pozostałych ustaw, czyli pomocy społecznej, działalności leczniczej, czyli oświaty jestem przekonany. Czyli nie rozumiem z Pana wypowiedzi, że zapis w statucie nie byłby niezgodny z uchwałą. Dalszym ustawą. Tak? Tak. O czym my teraz rozmawiamy? Ale my rozmawiamy o sprawozdaniu z posiedzenia komisji, a nie o sprawozdaniu okresowym wymaganym przez ustawę regulującą daną ustawę. Tak, ale sprawozdania tych organów są przedstawiane właśnie na komisji. Na komisji są przedstawiane. Radzie są przedstawiane. Na komisji. Proszę Państwa, jeśli to Państwa uspokoi, to jako przewodnicząca Rady zobowiązuję się, że jeżeli Państwo wystąpicie do mnie, że chcielibyście sprawozdanie czy streszczenie, cokolwiek, co będzie jakby załącznikiem przy danej komisji, czy omawianej sprawie na danej komisji, wystąpię do tej instytucji, do tej jednostki organizacyjnej na piśmie o przygotowanie takiego dokumentu. I to będzie kwestia tylko przekazania, bo wydaje mi się, że tutaj szkoda troszeczkę naszego czasu, nas wszystkich, bo każdy z nas pewnie jeszcze wraca do pracy, bo mamy dobrą godzinę, jeszcze nie mamy południa, więc jeśli to Państwa uspokaja i będzie wystarczające, to tak jak mówię. Jeśli dostanę sygnał od Państwa, piszę stosowne pismo, stosuję do jednostki organizacyjnej bądź przedsiębiorstwa i myślę, że nikt nie powie nie i takie streszczenia czy taką odpowiedź będziemy otrzymywać, którą będzie można przedstawić na kolejnej komisji. Proszę Pan Radny Sławomir Młynarczyk. Bardzo się cieszę, że jest taka deklaracja, bo jedyne, czym ja się kieruję, to jest transparentność. A tutaj tak z naszą córką popieram Konrada. Też mam wątpliwość do interpretacji pana mecenasa, bo często używa sformułowań
moim zdaniem, a niektórych jest pewien. I też mi podesłano tutaj komentarz do ustawy odnośnie jednego, trzech radnych. To, o czym rozmawialiśmy, że to, co my głosowaliśmy, że było niezgodne z prawem. Komentarz jest taki, ja to wycinek tylko przeczytam. Oprócz przewodniczącego, rada powinna wybierać również jednego, dwóch lub trzech przewodniczących. Czyli to, co było na komisji ustalone, że jednego, dwóch lub trzech. Czyli od jednego do trzech to jest to samo. A na komisji ustaliliśmy, że jednego, dwóch. Mogliśmy sobie tak ustalić. No tak, co tak w zakresie, a tutaj radca powiedział, że od jednego do trzech, że to jest niezgodne z prawem. To, co Darek tutaj powiedział, że i troszeczkę, że tak powiem, zostaliśmy zmanipulowani. No ale państwo zagłosowaliście przeciwnej umowy i uchwale projektowi jednego, dwóch, byliście przeciw. Słuchajcie, a się nie zgłosowaliście po raz kolejny. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Proszę państwa, no, formułowanie tego typu zarzutów pod adresem radcy, że wypowiada się raz w temacie kategorycznie, a raz mówi, że moim zdaniem wynika tylko z tego, że interpretacje prawa są różne i najlepszym na to przykładem są wyroki sądowe, które często w bardzo podobnych stanach faktycznych zapadają zupełnie odmienne. To jest moim zdaniem podważanie jakby zaufania do zawodu publicznego, co nie powinno mieć miejsca. Tak? To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że dobrze byłoby, gdyby środek ciężkości tej dyskusji przeniósł się, drodzy państwo, na taki fakt, że wątpliwości co do tego zapisu nie wynikają z tego, że ktoś próbuje państwu radnym odbierać jakiekolwiek uprawnienia do prośby o to, żeby ktoś dał informację, tylko jest to próba uzmysłowienia państwu tego, że ustawa o samorządzie gminnym te kwestie już reguluje i mówi wyraźnie o tym, że jest to kompetencja przewodniczącego rady, która oczywiście pośrednio może być realizowana również na państwa wniosek i prośbę. Więc jakby konkludując, to co powiedział pan mecenas, a ja się w pełni z nim zgadzam i podpisuję oburącz, sprowadza się do tego, że gdybyśmy do statutu wprowadzili teraz zapisy, zwróćmy jeszcze uwagę, przepraszam, wrócę na chwilkę do tych sprawozdań, o których mówił pan mecenas, wynikających z innych ustaw. One dotyczą określonych obszarów działalności gminy, nie wszystkich. A wprowadzenie takiego zapisu, że jednostki organizacyjne, czyli pracownicy mają sporządzać informacje, czy sprawozdania, czy inne dokumenty, świadczyłoby o tym, że my nakładamy taki obowiązek na wszystkich, co byłoby z natury rzeczy niezgodne z przepisami prawa. Więc jakby ja zupełnie nie rozumiem, o czym my dyskutujemy w tym momencie. Proszę pani Gabriela, proszę pania. Ja chciałam odnieść tutaj, że bardzo bym prosiła, tak jak wszyscy siedzimy, wielokrotnie to pani przewodnicząca mówiła i radni też wcześniejszych kadencji, żebyśmy jednak zważali na słowa, bo słowo zmanipulowanie w mojej ocenie no nie jest słowem odpowiednim do danej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radca. Proszę państwa, wracając, żeby się tylko odniosę do tego od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Proszę państwa, ja państwu zwracałem uwagę na to, że ustawodawca nie pozwala wam ograniczyć w statucie do dwóch wiceprzewodniczących, bo ustawa mówi od jednego do trzech. Natomiast decyzji rady zależy, czyli decyzją rada na pierwszym posiedzeniu przed wyborem wiceprzewodniczących podejmuje decyzję ilu. Czyli najpierw podejmujemy decyzję o tym, że będziemy mieli jednego, dwóch lub trzech wiceprzewodniczących, a następnie ich wybieramy. W sytuacji, w której państwo określilibyście sobie w statucie, że będzie ich tylko dwóch, to ewentualnie wybór zgodnie z ustawą 3 byłby niezgodny ze statutem. I tylko o to chodzi. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę państwa, w takim razie przedstawiam jeszcze raz, przeczytam podpunkt, który będziemy w tej chwili procedować. Podpunkt 12, paragraf 69, dodaje ustęp 3 w brzmieniu. Posiedzenia komisji, z wyjątkiem komisji mieszkaniowej oraz komisji skarg, wniosków i petycji, są nagrywane na nośniku elektronicznym, który Biuro Rady Miejskiej przechowuje przez okres 2 lat. I teraz proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dziewięć głosów przeciw, 0 wstrzymujących, 4 głosy za przyjęciem. Większością głosów podpunkt 12 został nieprzyjęty. Tu będzie z paragrafu 69. Ustęp 3, ustęp 3. Będzie czwarty, czyli będzie ten... Tak. Czy pani sekretarz?
Tak? Poproszę Panią Sekretarz. Tak, jeżeli teraz Państwo będziecie głosować, to jest to w paragrafie 69 dodaję ustęp 3. Trzeba zmienić, ponieważ no tam nie wejdzie, tak? To Panią Inspektor też poprosimy, tak? O zmianę dokumentacji tutaj. I proszę Państwa, teraz mamy podpunkt 13, paragraf 69, dodaje ustęp 3, tak? W brzmieniu. Tak? Tak, a nastąpiła zmiana. Zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych przedkładają pisemne sprawozdanie z omawianiu spraw na ręce przewodniczącego komisji w terminie 7 dni. Kto jest za przyjęciem tego zapisu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Siedem głosów przeciw, trzy głosy wstrzymujące się i trzy głosy za przyjęciem. Dziękuję. Podpunkt 14 w paragrafie 69 dodaje ustęp 5 w brzmieniu. W przypadku braku... O, przepraszam, Pani Sekretarz jeszcze. Teraz będzie podpunkt 12, bo tamte zostaną wykreślone. Następny kolejny będzie 13. A w tym podpunkcie w paragrafie 69 znowu dodaje się ustęp 3. Ponieważ no te poprzednie nie zostały wprowadzone. Czy podpunkt mamy? 12. Podpunkt 12 w paragrafie 69 ustęp 3 w brzmieniu. W przypadku braku kworum przewodniczący zamyka posiedzenie komisji, wyznaczając nowy termin. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których posiedzenie komisji nie odbyło się. Kto jest za przyjęciem takiej zmiany? Głosów za, czyli jednogłośnie przyjęliśmy kolejną zmianę i teraz będzie podpunkt 13. W paragrafie 106 dodaję ustęp numer 5 w brzmieniu. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych. Kto jest za przyjęciem tej zmiany? Głosów za, czyli jednogłośnie wprowadziliśmy kolejną zmianę do statutu. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Za przedstawiam teraz Państwu uchwałę nr 11/104/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu miasta Konstantynowa Łódzkiego. Pomijam podstawę prawną i uchwała zawiera dwa paragrafy, a w paragrafie pierwszym wszystkie zmieniane punkty. Poproszę o opinię Komisji Statutowej. Znaczy w wersji takiej, jaka była tutaj przed obradami, była opinia komisji pozytywna. Pani sekretarz, proszę. Komisja statutowa właśnie podała tą swoją wersję poprzednią, którą Państwo przegłosowywaliście, ale Rada zagłosowała i tak. To przechodzimy, radca prawny podpowiada, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Z poprawkami oczywiście.
10 głosów za przyjęciem proponowanej uchwały z poprawkami, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Większością głosów proponowana uchwała z poprawkami została przyjęta. Proszę Państwa, w następnym punkcie mamy interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa składa jakąś interpelację? Nie ma. Kolejny punkt, wolne wnioski i informacje. Proszę Pan Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym jeszcze podjąć pewien wątek, który właściwie trwa już kilka miesięcy i dotyczy on, drodzy Państwo, tak zwanej rekompensaty wynagrodzeń dla nauczycieli za czas strajku. Ponieważ na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie miałem okazję spotkać się z prezesem zarządu oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który działa przy Szkole Podstawowej nr 5. Tutaj szukaliśmy ewentualnie możliwości prawnych czy też rozwiązań, które pozwoliłyby na rekompensatę wynagrodzeń za czas strajku. Chciałbym Państwu powiedzieć, że no, oczywiście zagadnienie jest mocno skomplikowane pod względem prawnym, ale w czasie mojego ostatniego spotkania z panią prezes przedłożono mi opinię prawną, którą na zlecenie jednego z posłów sporządziła Kancelaria Sejmu i z treści tej opinii wynika, bynajmniej w ocenie opiniującego, że jedynym podmiotem, gdyby przyjąć oczywiście, że taka możliwość prawna istnieje, uprawnionym do tego, aby zawrzeć z pracownikami porozumienie z zakładową organizacją związkową, która reprezentuje pracowników, porozumienie, na mocy którego można by ewentualnie takiej wypłaty dokonać, jest pracodawca. Przenosząc, drodzy Państwo, tą zasadę na grunt przepisów prawa oświatowego, wiemy, że pracodawcą nauczycieli zatrudnionych w szkole jest dyrektor szkoły. Proszę Państwa, dalej w tej opinii prawnej przedłożonej mi przez panią prezes zarządu oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, opiniujący wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego, to jest ani burmistrz, ani rada miejska, nie mogą wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami danej jednostki. Dlatego też należy przyjąć, że takie porozumienie nie może być zawarte pomiędzy organem prowadzącym szkołę, czyli gminą, a związkami zawodowymi, gdyż w tym wypadku doszłoby do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W konsekwencji tego stanu prawnego, tej opinii przedłożonej mi przez panią prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeszcze raz powtórzę, jedynym podmiotem w ocenie wydającego tę opinię, który mógłby posiadać takie uprawnienia, jest dyrektor szkoły. Zwróciłem się do dyrektora szkoły podstawowej nr 5 z zapytaniem, czy pani dyrektor zawarła już takie porozumienie i wypłaciła tę rekompensatę, a jeżeli nie, to czy zamierza zawrzeć takie porozumienie i czy ewentualnie zamierza taką rekompensatę wypłacić. 23 września otrzymałem pismo, z treści którego wynika, że do dnia dzisiejszego pani dyrektor nie zawarła porozumienia z zakładową organizacją związkową działającą na terenie placówki i nie wypłaciła rekompensaty wynagrodzeń nauczycielom za czas strajku, ale też pani dyrektor informuje, że w ogóle nie zamierza wypłacić nauczycielom rekompensaty za okres strajku. Tutaj były takie próby oczywiście wskazywania, że to może gmina powinna wejść w te stosunki. Chciałbym Państwa tylko o tym poinformować, bo w mojej ocenie to już zamyka sprawę trwającą od kilku miesięcy. Wiemy oczywiście z doniesień prasowych, że niektóre samorządy szukały innych rozwiązań, jak chociażby takie, które polegały na okresowej zmianie czy też podwyższaniu dodatku motywacyjnego. Wiemy również, że w związku z takimi działaniami Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie podjęła kontrolę, której celem jest sprawdzenie, czy rzeczywiście miasto stołeczne Warszawa takie działania podjęły, ponieważ są wątpliwości natury prawnej, oczywiście pod kątem zagadnień związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dziękuję. To tyle tytułem informacji. Dziękuję bardzo. Przekazuję Państwu informację przepraszam, Pani Gabriela Szczepaniak. Ja tylko chciałam w imieniu Klubu Radnych Spółniewa Konstantynowa zauważyć również tutaj dla Państwa radnych, jak i dla mieszkańców, którzy oglądają telewizję, że gmina uzyskała środki do finansowania, są to środki zewnętrzne w kwocie 641 tysięcy na modernizację drugich chodników. To się już dzieje, o czym mówił Pan Burmistrz w imieniu Klubu Radnych. Serdeczne podziękowania
dla pana burmistrza i przede wszystkim dla pracowników, którzy tutaj wzięli właśnie w tym konkursie. Bardzo dziękujemy, bo zawsze to jest bardzo duży zaliczek do naszego budżetu. Pozwoli nam to po prostu na realizację innych dodatkowych celów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że 640 to jest jedna z ulic Piłsudskiego Słowackiego, a łącznie z ulicą Mickiewicza to będzie ponad 900 tysięcy, blisko milion. Sienkiewicza oczywiście. Dziękujemy za już i prosimy o więcej. Proszę Państwa, proszę Pan Sławomir Młynarczyk. Ja również rzeczywiście przyłączam się w imieniu naszego klubu właśnie, bo pozyskanie takich kwot jest naprawdę wspaniała sprawa dla naszego miasta. A korzystając z okazji, można zadać spontaniczne pytanie właśnie tutaj tego prezentacji, która była na samym początku, ze sprawozdania. Myślę, że tak, jeśli ktoś będzie mógł odpowiedzieć. To nie, to do pana burmistrza. Znaczy, pierwsza sprawa tam jest taka, że odnośnie kwot, bo tam były podane kwoty przetargów, znaczy kwota, która dysponuje miasto, a druga byłaby kwota z przetargu. Jedna była podana brutto, druga była sporo mniejsza, niż to jest kwota netto, czy faktycznie wykonanie będzie niższe niż było planowane. Ale odnośnie którego zadania, przepraszam? To co było 160 na 120. No tak. Czy to jest oszczędność, czy to wynika z tego, że jest brutto i netto? Bo tam nie było podane. Bo to było chyba 160 czy 170 tysięcy, a druga była na 120. Ale to jest... Po przetargu w 5 tysięcy. Ale to też brutto, tak? Tak. Czyli już poniżej niż tak. To są kwoty brutto. I tu mam takie pytanie, też spodziewam się, bo bardzo mnie to zaciekawiło, odnośnie tego otworu w Krynicy. Czy jest możliwość właśnie przybliżenia troszeczkę właśnie takich informacji odnośnie niskoemisyjnego transportu i inteligentnych miast? Bardzo mnie to zaciekawiło i czy jest jakby możliwość właśnie, no, w oczywiście długofalowej jakiejś perspektywie wykorzystania jakby tych informacji u nas w mieście. To tak ciekawie. Proszę pan burmistrz. Proszę państwa, podczas panelu poświęconego właśnie niskoemisyjnemu transportu były przedstawione takie założenia, które chyba za chwilę nawet wejdą w fazę realizacji, ponieważ wiadomo mi, że rząd przygotowuje specjalny program, w ramach którego gminy będą mogły zakupić środki transportu, oczywiście niskoemisyjne. Myślę tutaj o mikrobusach elektrycznych, które w naszym przypadku, oczywiście to jest takie założenie, o którym może kiedyś będziemy mogli porozmawiać, pomogłoby nam rozwiązać problem skomunikowania takich części miasta jak Niesięcin, Rszew czy też Żabiczki, bo wiemy, że ten problem się nasila i jest sygnalizowany przez wielu mieszkańców. Oczywiście ja chcę państwu powiedzieć, że my pracujemy w tej chwili intensywnie nad jakby wyłonieniem wykonawcy usługi przewozowej, którą zaplanowaliśmy po ulicy Krętej przez Rszew, ulicę Klonową do Placu Wolności, i te busy byłyby skorelowane z rozkładem jazdy autobusu 94. Na ten moment trwa procedura wyłonienia takiego wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, więc ona może nie jest specjalnie długa, ale niemniej jednak problem w dalszym ciągu, no, w mojej ocenie będzie narastał. I nie ukrywam, że akurat zdecydowałem się świadomo na udział w tym panelu, ponieważ próbowaliśmy już nawet na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie komunalnym gminy Konstantynów jakby rozważać taką możliwość, czy ewentualnie usługi komunalne świadczone przez przedsiębiorstwo mogłyby w przyszłości być docelowo poszerzone o obsługę tego naszego transportu miejskiego. I właśnie uczestnictwo, to był jeden z wielu panelów, w których uczestniczyłem, ale w tym panelu jakby pozwoliło mi uzyskać taką informację na temat programu rządowego, który za chwilę ma wejść w fazę realizacji, gdzie gminy będą miały możliwość składania wniosku o dofinansowanie. Oczywiście tam nie mówiono jeszcze, na jakich to będzie warunkach, na jakich zasadach i w jakim procencie to dofinansowanie byłoby, ale nie ukrywam, że zwróciło to naszą uwagę i na pewno będziemy pilnować tego tematu na tyle, że jeżeli ten program zostanie ogłoszony, to będziemy się zastanawiać nad możliwościami złożenia wniosku aplikacyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę pana radny Konrad Sudra. Ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że część trakcji od Ignacewa do Terii w kierunku Konstantynowa jest zupełnie zdjęta. Od Ignacewa w kierunku Lutomierska jest porozcinana i częściowo wisi nad torowiskiem i przy drodze. A no na wysokości już samego Konstantynowa ta trakcja jest nienaruszona. Czy to jest spowodowane jakimś celowym działaniem, czy kradzieżą, czy i kwestia też bezpieczeństwa, do którego momentu ta trakcja do nas należy, żeby te wiszące druty
zostały albo odcięte, żeby to zagrożenie zlikwidować. Proszę, pan wiceburmistrz Łukasz Andrzejewski. Faktycznie mamy do czynienia tutaj z dwukrotną kradzieżą tej trakcji. Na szczęście policjanci z naszego komisariatu ujęli sprawców tych kradzieży. Sprawa jest prowadzona przez prokuraturę w Papienicach, natomiast my pracujemy nad tym odcinkiem, żeby po prostu uregulować to, co zagraża bezpieczeństwu, i nasz odcinek to jest oczywiście do granicy z gminą Lutomiersk w Mirosławice. Dziękuję bardzo. Proszę pana radny Konrad Sutra. Jeszcze taka jedna moja refleksja. Czy nie opłacałoby się naszej gminie po prostu trakcję zdjąć i sprzedać ten brud miedziany? To są ogromne koszta. Ogromne. To nie jest takie proste do rozwiązania, że my sobie to zdejmiemy. To musi zrobić uprawniona firma, to myśmy ten wątek już rozważali. Czyli nie ma takiej opcji. I jeszcze tylko tytułem dodania, nie będę wymieniał, ale jedna z sąsiednich gmin ma duży problem, bo po prostu postanowili metodą gospodarczą uregulować właśnie demontaż trakcji. No i to niestety się skończyło nieprzyjemnie, mam na myśli tutaj przekroczenie uprawnień. Znaczy niestety to już tutaj tak jest może podejrzenie przekroczenia uprawnień, dlatego też tutaj nie możemy po prostu tego zdemontować przykładowo siłami przedsiębiorstwa komunalnego i sprzedać, tylko to jest cała procedura. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie ma pytań, proszę państwa. Korespondencja, która wpłynęła do Biura Rady w okresie od poprzedniej sesji do obecnej, jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Dziękuję radnym za udział w 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a szczególnie pani radnej Małgorzacie Matyjak i panu radnemu Robertowi Bujnowiczowi za reprezentowanie nas w Poczcie Sztandarowym podczas tejże uroczystości. I informuję państwa, że wpłynęły 4 interpelacje do Biura Rady Miejskiej. Na jedną została już udzielona odpowiedź. 3 interpelacje uzyskają odpowiedź w regulaminowym terminie. Interpelacja pani Anety Manczewskiej już ma odpowiedź. Pan Sławomir Młynarczyk i 2 interpelacje wpłynęły od pana radnego Michała Szymczaka. Również wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie miejsca zamieszkania jednego z radnych dotyczące i w związku z prawem wybieralności. W terminie wskazany radny dostanie informację o wyjaśnienia i na podstawie wyjaśnień, które wpłyną od radnego, ja udzielę odpowiedzi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące tej sprawy. Jeśli nie masz więcej pytań, zamykam 11. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie i uczestnictwo.